Dziękuję Wam bardzo za te przywitania, ciepłe i serdeczne. Widzę uśmiechnięte buzie na czacie. Zanim opowiem Wam o sobie, to wykorzystam jeszcze tą magiczną siłę czatu i chciałabym bardzo, żebyście zapisali na czacie swoje pomysły związane z tym, w jaki sposób można się jeszcze przywitać. Odczytuję, że to jest dzień dobry. Odczytuję, że to słowo cześć, odczytuję, że to ikonka czy piktogram, uśmiechnięta buzia. Gdybyście mogli poruszyć teraz swoją wyobraźnię, o właśnie, już widzę, że się dzieje, i pokazać albo jakiś symbol, który byłby według Was oznaką powitania się, przywitania, powiedzenia sobie dzień dobry, albo innym sposobem, takim werbalnym, artykułowanym. W jaki sposób można przywitać się z drugim człowiekiem tak, żeby on poczuł się przywitany? Dzisiaj spotykamy się w obszarze twórczego myślenia, w takim obszarze stymulowania własnej pomysłowości, własnej kreatywności, dlatego do tego ćwiczenia będę się odwoływała. Jest słowo dzień dobry, jest słowo dzień dobry, jest uśmiechnięta buzia, jest machająca rączka. Gdybyście byli uprzejmi, drodzy Państwo, jeszcze napisać, w jaki sposób możemy się przywitać, w jaki inny sposób możemy się przywitać z drugim człowiekiem, aby poczuł się przywitany, aby poczuł się powitany, aby poczuł taki komunikat: widzę Cię, dostrzegam Cię, słyszę Cię, no w zasadzie czuję Cię. Dobrze Państwa wszystkich widzieć, to bardzo ciepły komunikat, czytać. Hej, dobrze, że jesteś, super, bardzo wzmacniający, bardzo budujący. To też machanie flagą, niekoniecznie też kraju, z którego pochodzimy, bo możemy tworzyć taką wspólnotę międzynarodową. To powiedzenie dobrze, że jesteś. Przytulas, o super, doprecyzujmy, czy na misiaczka, czy na złotą rybkę. Podać rękę. Okej, świetnie. Jak jeszcze? Interesuje mnie ilość pomysłów i różnorodność tych pomysłów. Miś, żółwik i tak dalej. Pani Natalia, widzę, że jest głęboko już w procesie kreacji. Pani Karolina, pani Jagoda, uśmiech. Uśmiech, rzeczywiście. Uśmiech bardzo często połączony też z kiwnięciem głową. O, znak, który pojawi się tak w przestrzeni takiej percepcyjnej naszej, spojrzenie w oczy, ale takie szczere, prawdziwe, przedstawienie się, gra integracyjna, super. Czy coś jeszcze? Głosówka. Pani Sandra pisze głosówka. Ja nie do końca rozumiem to pojęcie, czy to jest przywitanie się jakimś okrzykiem na przykład? Ukłon, świetnie, ukłon. Ukłon, gest. Wspaniale, widzę, że jesteście bardzo aktywną grupą, to mnie niezmiernie cieszy, Czyżby się pomysły wyczerpały? Nie szkodzi. Jeśli w trakcie naszego spotkania, tego wydarzenia, to będziecie mieli jeszcze jakieś pomysły, zapisujcie je na czacie. Nie zawsze tak jest, że pomysły przychodzą na zawołanie. Pomysły potrzebują się jakby w naszej głowie ułożyć, wejść w taki etap inkubacji, odkładania się, leżenia. Kiedy głowa pracuje, wydaje nam się, że my już odpuszczamy temat, a nasz mózg naprawdę wtedy wskakuje na wysokie obroty. No dobrze, w takim razie już dałam Wam mocno po oczach tematem naszego spotkania, to rzeczywiście rozwijanie kreatywności. Będziemy przechodzili przez proces od wyzwania do rozwiązania, żeby uniknąć, chciałabym tu podkreślić takiego określenia jak problem, bo cudownie jest, jeśli mózg patrzy na problem z perspektywy wyzwania, a nie pewnej trudności, przeszkody, bariery, obowiązku, siły, z którą nie ma ochoty się mierzyć. Będę chciała Wam podczas dzisiejszego spotkania pokazać, w jaki sposób można wykorzystać techniki twórczego myślenia w instytucjach kultury, po to, żeby podbijać własną kreatywność, podbijać kreatywność własnego zespołu, podbijać miejsce, które stworzone jest do tego, żeby emanować
procesami twórczego myślenia i zarażać nimi innych, tych, których przecież ściągacie, a przy okazji pozyskiwać nowych bywalców miejsc, o których możemy powiedzieć, że są właśnie instytucjami kultury. Kim jestem? Mówię do Was już od paru minut. Teraz kilka słów o sobie. Chciałabym podkreślić wagę i istotność dzisiejszego spotkania, stąd jestem ubrana na biało. Mam na sobie białą koszulę, lnianą białą koszulę. Z uwagi na temperaturę, która jest temperaturą dominującą w naszym kraju teraz, czyli wysoką. Ale kolor biały to nie przypadek. Kolor biały jest kolorem takim w symbolice kolorów otwartości. Otwartości, szerokości, chłonności świata, ludzi, ich postaw, sposobów myślenia. To jest taki kolor, który chciałby zmieniać rzeczywistość, być może na lepsze. To jest taki kolor, który jest gotowy do tego, żeby zostać zaproszonym do dialogu, żeby zostać zaproszonym do rozmowy. Aż mnie dzisiaj korciło, żeby założyć też błękitny t-shirt, bo błękit według takiej koncepcji Edwarda de Bono, klasyka, jeśli chodzi o myślenie twórcze, człowieka, który już niestety nie ma go wśród nas, ale jest twórcą wspaniałych technik twórczego myślenia, to Edward de Bono. Ponad 30 jego książek zostało przetłumaczonych na wiele języków świata, także na język polski, i dla mnie jest absolutnym guru przedmiotu. I według niego kolor błękitny to kolor myślenia twórczego. To kolor, który przypisywany jest pomysłodawcom, innowatorom, eksperymentatorom, twórcom pewnych idei. Jest twórcą, de Bono jest twórcą metody sześciu myślowych kapeluszy. Być może gro z Was o tej technice z twórczego myślenia i pobudzania pracy zespołu już słyszało. W tej technice istnieje niebieski kapelusz. Niebieski kapelusz to kolor moderatora procesu. Więc jeśli jesteście gotowi, to wyobraźcie sobie, że przemawiam do Was moją białą koszulą i wyobraźcie sobie, że na głowie mam piękny niebieski kapelusz, kolor moderatora procesu. Na nosie mam okulary, bo w pandemii wzrok poleciał i już się nie da pracować z komputerem bez okularów. I według mnie średniej długości ciemne włosy, według fryzjerów to już długość, to już są włosy długie, więc interpretujcie tak, jak Wam wygodnie. W myśleniu twórczym każdy z nas jest subiektywny, każdy buduje własną ocenę, każdy buduje własny świat, nie tylko ten wewnętrzny, związany z wizualizacją, ale i ten zewnętrzny, w umiejętności postrzegania i dostrzegania innych. Na co dzień możecie spotkać mnie właśnie na online'ach, w przestrzeni komputerowej, internetowej. Możecie spotkać mnie na deskach sal szkoleniowych i te kocham i uwielbiam najbardziej. To tam czuję się dobrze, tam czuję kontakt z klientem, tam czuję kontakt z odbiorcą adresowanych treści. Tam mogę poprzez treningi twórczego myślenia rozładowywać napięcie i wydobywać to, co w nas jest najfantastyczniejsze, najbardziej kolorowe, najbardziej różowe, różnorodne. Widzicie, wskoczył mi kolor różowy. Ciekawe, co podpowiada mi teraz gdzieś tam moja wyobraźnia i co kryje się pod tym kolorem różowym. Jestem pedagogiem, edukatorem, trenerem, to co widzicie. Jestem też coachem. Często uczestniczę w wielu projektach jako mentor, jako tutor liderów, dlatego możecie spotkać mnie z instytucjami, które wspierają rozwój drugiego człowieka. I nieważne, czy to będzie współpraca z teatrem, czy będzie to współpraca z biblioteką, czy będzie to współpraca z innymi instytucjami kultury, czy uczelniami wyższymi, bądź szkołami podstawowymi, średnimi, a nawet przedszkolami. Wszędzie chodzi o to samo. Moim zadaniem i moją rolą, chyba misją życiową, jest stymulowanie twórczego myślenia, pokazywanie, jakie są ogromne zasoby ludzkiego umysłu i w jaki sposób można stymulować proces myślenia, w który wpisane jest abstrahowanie, transformowanie, myślenie przez analogię czy też
metafory. Więcej o mnie możecie zobaczyć na stronie internetowej. Jej adres pokazany jest tutaj na slajdzie, ale to tak dla ciekawskich. Myślę, że to, co najważniejsze, zostało już zaznaczone i w jakiś sposób podkreślone. To, co chyba też istotne, to to, że na zdjęciu, które widzicie, dzisiaj nie zakładałam marynarki w zebrę, ale lubię ten wzór, lubię ten wzór. Trzymam w dłoni karty. One mogą nie do końca być przez Was identyfikowalne, nie do końca widoczne. Taka też była trochę idea tego zdjęcia. Natomiast to, co ważne, to to, że te karty przedstawiają metaforyczne obrazy. Metaforyczny obraz to taki obraz, który możemy interpretować na wiele różnych sposobów. W każdej karcie to są karty z serii droga albo rzeka. Tak, pani Ania pisze, że kojarzą się z kartami Dixit. Dokładnie tak, bo karty Dixit to też przecież karty metafory. Uwielbiam to narzędzie pracy. To są takie karty, w których odbiorca ćwiczenia zawsze może znaleźć odpowiedź w sytuacji na pytanie, które jest adresowane do niego, na które być może sam nie odnajduje odpowiedzi. One zawsze są pomocą. Taka jest idea. Mają być pomocą, mają być wsparciem, mają być pomysłem na wyznaczanie nowych dróg, pewnego rodzaju refleksji, czy też nowych dróg w dojściu przez pewnego rodzaju myślenie dywergencyjne do odpowiedzi na postawione przez nas pytanie problemowe, które mieści się w wyzwaniu, którym się zajmujemy. Nasze spotkanie ma jasno określoną strukturę. W pierwszej części dokonuję tego wprowadzenia, kiedy mówię Wam o sobie, kiedy już przemycam po cichutku te informacje związane z psychodydaktyką twórczości, ze stymulowaniem, świadomym stymulowaniem twórczego myślenia. Mamy niewiele czasu, bo tylko godzinę, ale tak naprawdę to już jest coś. To już jest coś, do czego możemy sięgnąć, czym się możemy zainspirować, coś, co możemy poczuć. Moim celem jest zwiększenie Państwa wiedzy na temat procesu kreatywnego i pokazania warunków pracy twórczej, z którą się prawdopodobnie zmierzacie, w takim aspekcie czy kontekście psychologiczno-pedagogicznym. Dla mnie te dwie strefy się przenikają, one są ze sobą spójne. Trudno jest określić, kiedy kończy się pedagogika naszych działań, a zaczyna psychologia naszych postępowań i odwrotnie. Podczas dzisiejszego spotkania chcę Wam pokazać pewne metody i techniki rozwijania kreatywności, które możecie zastosować w pracy zespołowej i do tego bym namawiała, do tego bym zachęcała. Tutaj przesyłam Wam szeroki uśmiech, wielkiego banana na mojej twarzy, bo siła procesu twórczego tkwi w pracy zespołowej. Oczywiście są osoby, które samodzielnie, które indywidualnie generują pomysły i takie techniki też pokażę Wam dzisiaj, które możecie aplikować w swojej pracy, kiedy to Wy zmierzacie się z kartką papieru albo stoicie przed przestrzenią, którą można zaadoptować do zmiany, którą można przekształcić i to od Was zależy, co będzie tam się działo. Będę chciała pokazać Wam pewne przykłady, wydarzenia i projekty, które są tymi przykładami z mojego podwórka. Bardzo często jestem takim ekspertem, trenerem, który pojawia się w świecie biznesu. Tutaj przykładów niestety nie mogę Wam dokładnie pokazywać z uwagi na troskę o mojego klienta i brak jego zgody na popularyzację narzędzi, rozwiązań, które wdraża w swoim miejscu pracy. Natomiast pokażę Wam rozwiązania z obszaru, no właśnie, bardzo Wam bliskiego edukacji, z obszaru, w który zaangażowane są różne instytucje kultury i mam nadzieję, że będą one dla Was inspiracją do tego, żeby wychodzić jeszcze poza strefę własnego komfortu, żeby poczuć w sobie taką moc, to znam, która mówi o tym, to znam, to robię, tak właśnie praktykuję, tak działam, to jest takie moje. Tyle tylko, że nie wiedziałam, jak to się nazywa, że to jest konkretna technika twórcza, która jest obudowana w sposób merytoryczny, a nawet i metodyczny. I zaczynamy, drodzy Państwo. Aż ciśnie się na usta pytanie,
jak rozumiecie pojęcie kreatywności, czym jest dla Was kreatywność. Proszę, zapiszcie na czacie, czym jest dla Was kreatywność. Inspiracją do odpowiedzi może być ten obraz, który widzicie tutaj. To jest ściana Johna Lennona, symbol ideałów młodości, takich jak miłość i pokój. Taka ściana, którą kochają młodzi ludzie. To jest ściana bardzo często fotografowana, pewnie znacie z internetów, być może macie w swoich zasobach fotograficznych także sfotografowany własny wizerunek, niczym John Lennon. I to Wy przybieracie pewne pozy czy układy mimiczne twarzy, pozwalając zauważyć się obiektywowi telefonu czy aparatu. Czym dla Was jest kreatywność? Będę wdzięczna za każdą odpowiedź. Świetnie. Widzę, że jest to umiejętność szukania rozwiązań. Jest to poszerzanie horyzontów, ćwiczenie mięśnia mózgu, w ogóle cudowne porównanie, rzeczywiście. Do tego też mogę nawiązać, do gimnastyki twórczej. Jest rozwojem twórczym, jest otwartością umysłu, jest zdolnością do podjęcia ryzyka podniesienia porażki, umiejętnością szukania powiązań, skojarzeń, metafor, łączenia rzeczy, których zazwyczaj byśmy nie połączyli, surfowaniem po morzu wyobraźni, umiejętnością tworzenia czegoś z niczego. To elastyczność, tak jak pisze pani Julia, twórczość, poszukiwanie, łamanie schematów, ciągła praca mózgu w poszukiwaniu kolejnych innowacji, pomysłowość. Pani Asia pisze, zbieranie wrażeń i doświadczeń, łączenie kropek, wychodzenie poza utarte ścieżki, pani Aleksandra pisze, takie wychodzenie też ze strefy komfortu, to pomysł. Pani Dominika pisze, znajdowanie połączeń, których inni nie widzą, ciekawość, bycie aktywnym, codzienne działanie. I moi drodzy, o, pani Sandra pisze, potrzeba i łatwa adaptacja. I ja się teraz zastanawiam, do czego ja Wam jestem tutaj potrzebna? I jaką definicję związaną z rozwojem twórczym i jego codziennym działaniem człowieka, jaka definicja mogłaby znaleźć się tutaj na slajdzie, która byłaby tak pojemna, że zmieściłaby wszystkie prawdy, które wypisujecie tutaj właśnie na czacie, za co serdecznie dziękuję, bo prawda jest taka, że definicji kreatywności jest naprawdę dużo. Natomiast ja chciałabym się osadzić dzisiaj na spojrzeniu na kreatywność przez pryzmat świata pedagogiki i przez pryzmat świata psychologii. I pozwólcie, że spojrzymy na kreatywność w Waszym rozumieniu, oddając Wam tutaj hołd i podziękowanie za taką misterność definicji. Natomiast ja chciałabym pokazać Wam, że to nie jest takie zwykłe gdybanie o myśleniu twórczym, tylko jest to wiedza, która jest osadzona w literaturze przedmiotu, że jest to wiedza taka specjalistyczna. Jeszcze pani Karolina napisała komentarz, że to przedstawienie rzeczy w języku, który trafi do wszystkich. Oj, pani Karolino, to byłoby najpiękniejsze na świecie rozwiązanie, najpiękniejsza definicja. Więc pozwólcie, że ja zbiorę i sklamruję. Ponieważ jestem doktorantką profesora Krzysztofa Schmidta, ukłony, pozdrowienia płynące z tej strony, prawdopodobnie do Was też. Chciałabym przytoczyć jego spojrzenie na kreatywność, kiedy utożsamia profesor kreatywność ze zdolnością ludzkiego umysłu, z cechą charakteru człowieka, zdolnego do wymyślania, tworzenia, odnajdywania oryginalnych i wartościowych rozwiązań, odnajdowania wartościowych pomysłów. Te pomysły mogą być takie namacalne, dotykalne, mogą mieć postać pewnych przedmiotów czy też obiektów, albo mogą być zakorzenione w świecie idei, pomysłu, pewnego rodzaju koncepcji czy konceptu, które będą, jedne i drugie, cenne dla kogoś pod jakimś względem, być może estetycznym, tak jak ta ściana, być może ideowym, tak jak ta ściana, być może praktycznym, bo chodzi o zagospodarowanie miejsca, które było puste i niejednoznaczne, być może nawet naukowym,
tak jak ta ściana, bo znajdują się tam treści, które są tworzone przez ludzi, które są tworzone przez młodych ludzi, którzy walczą o to, co dla nich jest ważne. Ta ściana pokazuje proces myślenia i tym jest kreatywność. Kreatywność jest procesem myślenia, który, tak jak pisaliście, drodzy Państwo, pozwala wyjść za jakieś schematy, pozwala wyjść za konwencję. Początkowo widzieliśmy portret Johna Lennona, który został zamalowany i odtworzony. Po raz drugi zamalowany i ponownie odtworzony. I dzisiaj trzeba byłoby go odszukiwać nie w jednym miejscu i odnajdować, tylko na całej tej ściennej przestrzeni, bo potrzeba ludzka jest potrzebą nieustannej zmiany. Jest taką gotowością do podejmowania tematu, do podejmowania dialogu, do wchodzenia w pewnego rodzaju interakcję z odbiorcą, o czym też już tutaj pisaliście. Oczywiście ten odbiorca i twórca jest różny i mówi bardzo różnym językiem i prawdopodobnie Wy sami odnajdujecie treści, które są bliskie Waszemu słownictwu i Waszemu obrazowaniu świata, ale i odnajdziecie pewne treści, które związane są, nie wiem, z jakąś popkulturą, czy związane są z wulgaryzmami, które nie do końca mogą nam leżeć, które mogą się do nas przyklejać. Ale taki jest proces twórczy, zaskakujący, niekonwencjonalny, oryginalny, bywa, że trafny i bardzo nośny, kiedy my o nim mówimy. Z pewnością ściana, ten obraz kreacji, pozostaje w pamięci każdego z nas, kto tylko zobaczył, dotknął, poczuł, przejrzał te napisy i zastanawiał się nad ich sensem, nad ich wartością, czy nad tym, co dyktowało działania drugiego człowieka, że pozostawiał na ścianie swój ślad. Profesor Schmidt mówi o tym, zresztą nie tylko on, ale mówi o tym, że kreatywność każdy z nas nosi w sobie, że każdy z nas jest kreatywny i jest to taka zdolność do wymyślania rozwiązań, które są prawdziwe, które są piękne, które są uznawane przez społeczeństwo jako wartościowe, jako istotne. Mnie się bardzo podoba też takie określenie, które kiedyś usłyszałam, że kreatywność to pomysły, które czynią świat lepszym, piękniejszym i bardziej prawdziwym. Na kolejnym slajdzie możecie zobaczyć rozwiązania, które są takimi podwórkowymi rozwiązaniami. To są takie rozwiązania, które pewnie znajdują się i takie fotografie, które znajdują się w waszych telefonach, tak jak i moje. To są rozwiązania, które trafiły na mój telefon komórkowy od moich przyjaciół czy znajomych, którzy wiedząc, czym ja się zajmuję jako trener twórczego myślenia i rozwijania zdolności poznawczych, jako trener poszukujący i nieustannie się inspirujący, chłonny tego, co zauważają inni i namawiający do uważnej obserwacji, chodzą z aparatem i jeśli widzą coś, co ich zadziwia, coś, co budzi ich pewnego rodzaju zdumienie albo zachwyt, albo pewnego rodzaju silne emocje, jak wkurzenie i gniew i oburzenie, jak można, to przesyłają mi takie fotografie. Słuchajcie, no mniej więcej 15 minut temu dostałam też na komórkę obraz pralki. Rozmawiałyśmy z panią Dorotą o tym, że ona nie podejrzewałaby, że jest to pralka, jak gdybym nie miała podpisanego obiektu, że jest to pralka. A pewnie musiałabym też pobudzić swoją wyobraźnię, żeby zastanowić się, co to za przedmiot codziennego użytku. Dlatego popatrzcie na te dwa obrazy, które różnią się. Nie jest to wielka, wybitna twórczość, ta twórczość pisana przez wielkie T. Nie, to jest twórczość codzienna, użytkowa. Ktoś wpadł na rozwiązanie. Skoro są toalety dla mamy z dzieckiem, to czemu nie wymyślić toalety dla taty z dzieckiem? Dla mnie, słuchajcie, pomysł w punkt. Dlaczego zawsze mama ma być aktywna toaletowo? Czemu nie tata? Albo inny obraz od Małgosi Kołodziejczak, mojej serdecznej koleżanki, zawodowej przyjaciółki. Obraz świateł,
obraz świateł, zwykła tarka do tarcia warzyw, popatrzcie, czy też owoców, pięknie zaadoptowana w tej przestrzeni, źródło światła. Dla mnie super rozwiązanie, ale wiecie, że w twórczości, że twórczość jest subiektywna, o twórczość trudno jest oceniać. Wytwory twórcze podlegają ocenie. Mamy wskaźniki, które mówią o tym, czy dany produkt, wytwór, pomysł jest twórczy, czy nie. Dla mnie, w mojej ocenie, jak najbardziej. Dlaczego? Bo ja nigdy takiego rozwiązania wcześniej nie widziałam. Jeśli dokonywałabym oceny tego pomysłu, tego rozwiązania, to pomyślałabym w ten sposób. Jest to pomysł, który mnie zaskoczył, który zwrócił moją uwagę, który mogę gdzieś zaadoptować, który mogę przenieść, bo on nie jest też drogi. To jest taka funkcja użyteczności społecznej albo i mojej. Dla mnie jest on jak najbardziej okej. Dlatego namawiam Was, zbliżają się wakacje, będziecie podróżować po całej Polsce, to namawiam Was serdecznie do tego, żebyście fotografowali miejsca, obiekty, sytuacje, które są dla Was zaskakujące. Ja nie znikam po tym dzisiejszym wydarzeniu, zostaję w takiej przestrzeni wirtualnej. Możecie mnie znaleźć na Facebooku, możecie mnie znaleźć na Instagramie. Przesyłajcie takie własne odkrycia. O to też proszę moich studentów, żeby dzielili się swoimi doświadczeniami i oni to robią. I nie ma nic piękniejszego niż zabawa w detektywa twórczości. Do tego Was naprawdę serdecznie namawiam. I teraz jeśli mowa o kreatywności, istnieje wiele mitów mówiących o tym, czym jest kreatywność, czym kreatywność nie jest. Ja zawsze Was namawiać będę do tego, żebyście dogrzebywali się wewnętrznego dziecka, żebyście popatrzyli na własną kreatywność z poziomu dziecięctwa, kiedy z niczego powstawało coś, kiedy z nieużytków byliśmy w stanie stworzyć naprawdę piękne cudowności, kiedy nasz świat, świat dzieci, nie był tak doposażony w liczne zabawki, które aż ze stron internetowych kipią swoim blaskiem, a kiedy wchodzimy do sklepów, to stoimy w takiej zagwozdce, w takiej wątpliwości pytań, co ja mam kupić? O mamo, co tu jest fajne, co nie, co zaciekawi moje dziecko, co zaciekawi mojego syna, moją córkę, co go zainspiruje. Dla mnie, to będę nieustannie podkreślać, najpiękniejsze zabawki to są te zabawki, które są tworzone w relacji wraz z rodzicem, z rodzeństwem. Kiedy zapraszacie do takiego pomysłu, do projektu, który nazywa się Wymyślmy wspólną zabawkę, stwórzmy własny projekt spędzania czasu, kiedy tworzycie coś dzięki różnorodnym zasobom, własnym i dzieci, kiedy tworzycie coś, co jest oryginalne, niepowtarzalne, zaskakujące, nośne, absorbujące uwagę, coś, gdzie możecie się pokłócić, gdzie możecie mieć nerwy, bo nie tak, bo nie w tym miejscu, bo klej nie trzyma, bo taśmy nie ma, bo biła się skończyła. To są, słuchajcie, te momenty, kiedy budujemy te kompetencje społeczne, kiedy budujemy relacje, kiedy budujemy i wzmacniamy kompetencje 4K, jak kreatywność, jak kooperacja, jak język, czyli komunikacja i myślenie krytyczne, kiedy zastanawiamy się nad doborem decyzji. I kreatywność w tym drugim ujęciu, takim, które też pojawiło się u Was, ujęciu z poziomu analogii i metafory, definicją tej kreatywności jest profesor Maciej Karwowski, który rozumie kreatywność jako synonim, tak jak widzicie, potencjału twórczego, potencjał, który wyraża się otwartością. Jeśli ja patrzę na Was, na Wasze wpisy, zaczynam czuć Waszą energię, widzę Waszą otwartość, szerokość myślenia. Jeśli teraz zaczęłabym dostawać na czacie zdjęcia albo zaczęłyby na mojego messengera komórkowego wpływać zdjęcia, prawdopodobnie byłyby one świadectwem odpowiedzi na moją ciekawość i na Waszą ciekawość, na Waszą umiejętność zadawania pytań. Byłyby to te zdjęcia, które pokazują, zobacz Monia, co mnie zaskoczyło, co mnie zdziwiło, co mnie zafrapowało, zobacz na czym zatrzymał się mój umysł, nie? I chłonność, ten kolejny komponent, kiedy możemy podzielić się swoimi wymiarami osobowości twórczej, bo przecież każdy ma wymiary osobowości twórczej i naprawdę według mnie
w tej grupie wyższe niż przeciętne zdolności twórcze. Bo to nie jest tak, że kiedy pytam o to, czym jest kreatywność, widzę taki piękny, kolorowy wachlarz definicyjny. I to, co Wy zrobiliście, za co serdecznie dziękuję, to to, że podaliście wielość różnych pomysłów. Zdecydowanie, jeśli porównałabym możliwości przywitania się, powitania się, to pierwsze ćwiczenie, do tego ćwiczenia drugiego, powiedz, czym jest dla Ciebie kreatywność, to ja widzę, że jeśli chodzi o definicję kreatywności, szalejecie. Tu nie ma ograniczeń, tu nie ma barier, Wy po prostu płyniecie. Czyli jest to płynność myślenia. Charakteryzujecie się płynnością myślenia. Te definicje są różne, co oznacza, że jesteście giętcy i elastyczni w tym myśleniu. I czy są tutaj, gdybym teraz przejrzała, jeśli zobaczyłabym naprawdę pomysły definicyjne kreatywności, takie, które wcześniej się nie zdarzyły, których wcześniej nie było, to pomyślałabym sobie o oryginalności patrzenia na pojęcie creativity. Nie? Kreatywność. Dalej profesor Karwowski mówi o bogactwie wyobraźni. Każdy z nas ma wyobraźnię. Tą wyobraźnię trzeba stymulować, ale pamiętajcie, że kreatywność nie równa się tylko wyobraźnia. To jest ciężka i mozolna praca. To są dziesiątki tysięcy godzin przepracowanych. Na pewno znacie wielkich twórców słowa, ruchu, myśli, pędzla, wirtuozów, o których możecie powiedzieć, że za ich sukcesami stoi ciężka, tytaniczna praca. Tak, bo to tak jest, słuchajcie. Żeby stać się mistrzem, żeby stać się wirtuozem, żeby stać się, nie chcę powiedzieć geniuszem, broń Boże, ale kimś, takim wiecie, kimś, o którym świat mówi, tak, to jest prawdziwy twórca, to musimy mieć świadomość, że jego kreatywność przekroczyła granice wiedzy i biegłości, że poszła dalej, że to jest człowiek, który prawdopodobnie przepracował ponad 10 tysięcy godzin, mozolnie ćwicząc grę na skrzypcach, na pianinie, pisząc, tworząc koncepcje, rozwiązania, tworząc książki czy budując poezję. Mnie się podoba bardzo definicja Maćka Karwowskiego, ponieważ on zwraca również uwagę na posługiwanie się metaforą i analogią, która też wystąpiła w Waszych definicjach. I tu jest Wasza siła, ogromna siła myślenia. I dlatego przywołałam dwie reklamy, które kiedyś bardzo zwróciły moją uwagę. Kiedy zobaczyłam, zajmując się myśleniem indukcyjnym, czyli myśleniem przez analogię, i myśleniem metaforycznym, czyli tworzeniem metafor i postrzeganiem świata z perspektywy metafory, to ja zobaczyłam tutaj głęboki sens. Bardzo podoba mi się reklama. Zobaczcie firmy, która zajmuje się optyką naszego widzenia, tak? Zamień impresjonizm w hiperrealizm za pomocą odpowiednich okularów, czyli wyostrz spojrzenie. Dla mnie świetna reklama. Dla mnie trafiająca w sedno, uderzająca w mój problem, w moje wyzwanie. Źle widzę, pomóżcie mi. Jestem gotowy Ci pomóc. I druga metafora, która nie jest taka oczywista. Niektórzy widzą tu zwierzę, jeża, inni widzą jakieś kolczaste stworzenie, gdzie mówimy o metaforze precyzyjnego parkowania. To jest reklama firmy Volkswagen, tak? Gdzie, zobaczcie, mówi o precyzyjnej automatyce sprzętu, którym się poruszamy. Z naszą pomocą zaparkujesz bezkolizyjnie. Dla mnie, słuchajcie, rozwiązanie, które znajdujemy w przestrzeni. I charakterystyka kreatywności, która będzie Wam bliska. Nie wiem, czy są tutaj osoby, które, czy są w naszym gronie warszawiacy, albo czy są osoby, które widziały, które odwiedziły Zachętę, Narodową Galerię Sztuki. Ja uwielbiam takie miejsca i o samej wystawie nie będę Wam opowiadać. Ja jej, broń Boże, znaczy broń Boże, chciałabym, ale ja jej nie stworzyłam. Ja byłam widzem, ja byłam klientem. Ja byłam gościem galerii, który był w absolutnym zachwycie, widząc, co jest w stanie, jakie rozwiązanie jest w stanie wygenerować ludzki mózg i taka logika algorytmiczna.
Nie oceniam tego wytworu w kategorii produkt trafny czy nośny. Dla mnie ważne są tu cztery aspekty tego rozwiązania, które zostało stworzone po to, żeby przyciągnąć odbiorców sztuki i nie tylko. Dlatego, że to miejsce może być eksplorowane na wiele różnych sposobów i przez osoby w różnym wieku. Ja odnajduję tu przestrzeń, w której odnajdują się świetnie przedszkolaki. One budują sens wyobrażeń i znaczeń, ale widzę też osoby tak jak ja, 50+, które zaczynają stawiać pytania, które czują się na przykład zainspirowane do tego, żeby podążać dalej i generować ćwiczenia, które będą podobne, a jednak inne. Niby konstrukcyjne, a tak naprawdę koncepcyjne, które będą angażować cztery kolory, tu nie widać czterech kolorów, które będą polegały na łączeniu ze sobą elementów, takich jak słomki, rurki, kolorowe patyczki, takie przedmioty, które mam wokół siebie, które mogą również sprowokować innych do myślenia. I ja patrząc na to rozwiązanie, z całą pewnością zobaczyłam, że twórcy potrafią tworzyć nowe idee, które przynoszą wartość i są unikalne. Bo jeśli ja, jako pedagog, jako edukator, jako mama, słyszę: mamo, to była fantastyczna wystawa, tak? Nie wiem, co o niej myśleć. Mam tyle pytań, to myślę sobie, że było działanie w punkt, że autorzy tej wystawy pobudzili myślenie pytajne, ciekawość pytajną, myślenie pytajne mojego dziecka, nie? Że dzięki tej właśnie instalacji moje dziecko zaczęło myśleć zupełnie nieoczekiwanie, niesztampowo, niestandardowo, zaczęło doszukiwać się nowych sensów. Poza tym, zobaczcie, jest oryginalność. Nigdzie nie widziałam takiej konstrukcji, nigdzie nie widziałam takiego rozwiązania. Mimo że szlak niby standardowy, a jednak przedstawiający absolutnie w nowy sposób czyjąś koncepcję. I elastyczność. Elastyczność, zdolność do adoptowania się do warunków i kontekstów. To jest bardzo ważne. Bardzo często elastyczność wiąże się z minimum materiału, a maksimum treści. Mam tak niewiele, a chcę zrobić tak dużo. Albo mam tak niewiele i zrobiłem tak bardzo dużo, wymyśliłem to. Z niczego powstało coś. I wnikliwość, umiejętność dostrzegania związków między pozornie to, o czym wy pisaliście, łączenie kropek, używaliście takiego określenia, czyli dostrzeganie związków między pozornie niezwiązanymi ze sobą elementami. To jest siła myślenia twórczego. Siła myślenia twórczego nie powinna dziać się, rozwijać w samotności. Powinna rodzić się, powstawać i być przeżywana w zespole, w grupie. Te fotografie, które tutaj widzicie, przedstawiają Mediatekę Memo. Ja jestem z Łodzi, pozdrawiam Łódź, jeśli ktoś jest z Łodzi, to ślę pozdrowienia i uściski szczególne, wspierajcie nas w działaniach. Bardzo lubię to miejsce absolutnie uwzględniające potrzeby design thinking, czyli myślenia projektowego, uwzględniającego empatyzację z potrzebami klienta. I to, co tutaj widzicie, to jest wystawa, to wernisaż, który miał miejsce właśnie w ubiegłym roku, w listopadzie, w Memotece, kiedy pomysłodawcą całego wydarzenia, no właśnie, była moja córka, Patrycja, która chciała przeżyć coś prawdziwie wyjątkowego. I teraz proces twórczy zaczął się w jej głowie, bo o czym pomyślała? Pomyślała o tym, że chciałaby premierę swojej książki połączonej z wystawą prac plastycznych przeżyć w miejscu, które jest jej bardzo bliskie. I takim miejscem okazało się miejsce publiczne, jaką jest Mediateka Memo, która z wielkim taktem, otwartością i wdziękiem przyjmuje pomysły osób, które chciałyby się w niej pojawić i tam przeżyć własne doświadczenia z poziomu mentalnego. Moja córka wraz z grupą przyjaciół myślała o wystawie tworzonej według ich pomysłu. To nie był pomysł Memoteki,
Memoteka, tak jak Wy jako instytucje kultury, dała im przestrzeń do tego, żeby mógł uruchomić się proces twórczy. Jeśli nie stworzymy środowiska kreatogennego, nie będzie myślenia twórczego w taki sposób, w takiej sile, jak mogłoby się pojawić. Ten wieczór był wspaniały. Były prace, była książka, były t-shirty z nadrukami fotograficznymi, były kwiaty, była muzyka, nie wiem, czy wspomniałam. Byli zaproszeni goście, byli goście, którzy byli niespodzianką. Był przeprowadzony cudowny, wspaniały, budujący wywiad, niekoniecznie łatwy dla Patrycji. Niemniej jednak była na takim etapie swojego myślenia twórczego, że wyszła ze strefy komfortu. To, że się to wydarzenie udało, zawdzięcza środowisku kreatogennemu, zawdzięcza mediotece, zawdzięcza swoim przyjaciołom, prawdopodobnie i wspierającemu w środowisku gdzieś tam domowemu, tak? Bo proces nie ma jasno wyznaczonych granic, że proces twórczy zaczyna się w punkcie A i kończy w punkcie B. To, co zadziało się w mediotece, w tym środowisku kreatogennym, to, że została uruchomiona płynność myślenia. Płynność myślenia, ilość generowanych pomysłów, co możemy zrobić jeszcze, co jeszcze uświetni jakieś wydarzenie, jakąś koncepcję, jakiś pomysł. Pojawiła się, moi drodzy, giętkość myślenia, czyli zdolność do wytwarzania bardzo różnorodnych pomysłów. Mamy takie, a nie inne możliwości, tylko tyle czasu. Wykorzystajmy w tych zmieniających się okolicznościach żywych, bo przecież pojawiali się bywalcy mediateki, zbudujmy coś naprawdę wartościowego, coś, co sprosta naszym potrzebom, oczekiwaniom i coś, co będzie nietypowe, coś, co będzie oryginalne. Pokażmy coś, co będzie nośne, coś, co zwróci uwagę innych na to wydarzenie. I pojawia się ten kolejny komponent, czynnik myślenia dywergencyjnego, jak widzicie, wrażliwość na problemy, czyli to jest zdolność do wykrywania wad, luk i niedostatków. Czyli w momencie, kiedy pracujecie nad jakimś projektem, tworzycie wystawy, tworzycie pewnego rodzaju artystyczne przedsięwzięcia, ważny jest ten moment, żeby popatrzeć z pewnego dystansu na to, co się zdarzyło i spojrzeć techniką Edwarda de Bono przez pryzmat zalet, wad i trzecia kolumna tego, co było interesujące i wyciągnąć wnioski. Im więcej mamy wypisanych, zgromadzonych zalet przedsięwzięcia, czy też wad, tym istnieje większa przestrzeń na to, że pobudzimy w sobie wewnętrznego MacGyvera, pomysłodawcę, twórcę rozwiązań tworzonych na tu, już i na teraz. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy rzeczywiście w procesie twórczym, bo ten proces nie zatrzymał się tylko na zbieraniu kwiatów, tylko on szedł dalej. I pojawia się elaboracja, bo stawiamy sobie pytanie, to co zrobimy teraz? Jak dopracujemy to nasze rozwiązanie? Jakie wprowadzimy nowe elementy? Z jaką starannością, dbałością o szczegóły? Co zrobimy dalej? Bardzo często jest tak, że mamy wewnętrzną burzę mózgów, że generujemy różne pomysły. I oczywiście już na etapie generowania klasycznie zaczynamy je oceniać i odrzucać. Mówimy, to jest głupie, to się nie nadaje, to jest bez sensu. Albo jeszcze gorzej, kiedy mówimy, nie powiem tego. Nie, bo jeszcze źle mnie ocenią. Nie będę się z tym, wiecie, sprzedawał, nie będę się z tym otwierał na ludzi. Albo, o Boże, co ja znowu wymyśliłam, kolejna jakaś głupotka, nie? To w ogóle nie pasuje, no, na tym etapie pracy, co ludzie o mnie pomyślą, nie będę się odzywać. To nie tak. Myślenie dywergencyjne jest takim myśleniem szerokim, jest myśleniem otwartym, jest myśleniem pojemnym na różnorodność. I cudownie by było, żebyśmy w trakcie generowania tych naszych pomysłów zwrócili uwagę na to, w jakim środowisku my pracujemy i na ile jesteśmy świadomi
tego, jak powinny być budowane i tworzone zasady pracy zespołowej sprzyjające rozwiązywaniu problemów. I tu pojawia się dywergencyjność myślenia, ta szerokość, pozwól na to, żeby każdy wypowiadał pomysł, każdy dawał rozwiązanie, każdy dzielił się własną ideą. Daj szansę na niepewność i niedookreśloność, na niewyjaśnianie do końca, co mi przyszło do głowy. No nie wiem, przyszło, tak? Zapiszmy to. Dalej słuchajcie, budowaniu na pomysłach innych. No skoro Kowalski powiedział a ja nie mam pomysłu, to może wykorzystam pomysł Kowalskiego, ale dołożę coś od siebie, coś mojego, nie? Takiego wiecie, taki, dokonuję twórczej kradzieży, ale bazuję na pomyśle, którego twórcą i autorem jest ktoś inny. Dalej słuchajcie, można pomyśleć o tym, żeby każdy pomysł był doceniony i nieoceniany w każdym na każdym etapie generowania. Ważne jest to, żebyśmy odsunęli ocenę na później. To po generowaniu pomysłów, kiedy będziemy już mieli ponad setkę, jest moment na to, żebyśmy dokonali selekcji, które pomysły powinny być wdrożone, najlepiej już teraz, z którymi jeszcze poczekać, na które rozwiązania nie jesteśmy gotowi, bo nie mamy zasobności finansowych, na przykład, odłóżmy je na później, które są fantastyczne, które są cudowne, ale to nie ten moment, to nie ta sytuacja gospodarcza, to nie ta sytuacja polityczna. Zapraszajcie do swoich grup osoby, o których możecie powiedzieć, że są niekompetentne, dlatego że zawsze te osoby będą miały inny punkt widzenia, zawsze będą miały inną percepcję. Dawajcie sobie możliwość śmiechu, zabawy, fanu, takiej beki, wiecie, młodzieżowej beki po prostu, z tego, co wymyślacie. I stosujcie zasadę aktualności, że ważne jest to, co dzieje się tu i ważne jest to, co dzieje się teraz. I kiedy zapewnicie sobie takie środowisko właśnie, to kreatogenne, kiedy będziecie mieli określone zasady pracy zespołowej, że pomysłów nie oceniamy, nie dyskredytujemy ani pomysłów, ani autorów, tylko poddajemy je pewnego rodzaju ewaluacji, to wtedy rzeczywiście przejdziecie do etapu nie tylko generowania pomysłów, ale wdrażania ich też, implementowania, wdrażania ich w życie. I tutaj pokazuję Wam właśnie taką sytuację, w której zostały zaspokojone, w której zostały spełnione wszystkie wymieniane, zobaczcie poprzednio, wszystkie zasady pracy zespołowej. Widzicie na slajdzie fotografie, które pochodzą z takiego pięknego wydarzenia, projekt Pytajnik, przestrzeń zaciekawiania, wydarzenia, które miało miejsce w Łodzi, za chwilę zobaczycie więcej danych szczegółowych tego projektu, kiedy zastanawialiśmy się wraz z grupą młodych dziewczyn, bo to były głównie dziewczyny, żałujemy, że nie było tutaj chłopców, studentek Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, koło naukowe, gdzie zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób wypromować, w jaki sposób pokazać idee, które znajdują się w ważnych książkach promujących myślenie, idee myślenia twórczego, myślenia pytajnego, edukacji ku mądrości, w jaki sposób to zrobić, żeby jaką przestrzeń możemy stworzyć do tego, żeby odwiedzające dzieci, młodzież, świat edukacji, żeby mogli czerpać wiedzę w taki sposób namacalny, dotykalny. W tym obrazie, który był na poprzednim slajdzie, widzicie nie tylko rozmowy, nie tylko dyskusje, zapisywanie własnych pomysłów na kartkach typu post-it, osbornowskich takich idei. Widzicie tutaj też komunikowanie się, wyzwanianie osób, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane tematem. Projektowanie rozwiązań, które ma charakter graficzny po to, żeby zamieniły się w takie rozwiązania ideowe. I rzeczywiście powstał, słuchajcie, dzięki Joli Sławińskiej Ryszce, tutaj naszej lokalnej, myślę, dobrej mentorce myślenia, propagatorce myślenia twórczego, powstał cudowny projekt, który rzeczywiście według mnie zasługuje miano na naprawdę ważnego projektu edukacyjnego, który zadział się na mapie naszego kraju, cieszącego się powodzeniem, cieszącego się uznaniem, kiedy w przestrzeni miejskiej pojawiły się nie tylko leżaki,
gdzie mówimy o tym lenistwie, które powinno się pojawić po to, żeby uwolnić własny umysł, o tej refleksji, odpoczynku, po to, żeby za chwilę wejść w stadium flow czy Csikszentmihalyiego, ale kiedy pojawiły się instalacje przestrzenne, czy nawet pytania gdzieś tam umieszczone przy drzewach, które skłaniają do refleksji, jak na przykład jaki związek z drzewem ma woda, ogień i powietrze, czyli żywioły, czy kiedy drzewo sprawia, że jest ciepło, albo to ostatnie, trzecie w kolejności drzewo opatrzone tabliczką, jakie przedmioty codziennego użytku wykonane są z drewna. Niby proste pytania, ale jednak skłaniają do refleksji, a jeśli nie do refleksji, to ćwiczeniom nad dywergencyjnością myślenia. I wasze działania, tak jak i nasze w każdym projekcie, prawdopodobnie składają się z takich dwóch diamentów, to są te przekrzywione kwadraty, rąby, tak? Gdzie mówimy o dywergencji i konwergencji. O dywergencji zaczęłam już mówić, że jest to takie myślenie szerokie, myślenie rozbieżne, prowadzące do poszerzania pola rozumienia czy postrzegania danego tematu, kiedy do głowy przychodzą tysiące idei. I potem to jest ten moment, kiedy trzeba zadać pytanie problemowe, kiedy trzeba postawić bardzo konkretne pytanie problemowe, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi. To pytanie problemowe jest kluczem do sukcesu. Jeśli ja postawiłabym pytanie niewłaściwe, bardzo szerokie, mogłabym nie otrzymać w waszych koncepcjach jakiegoś rozwiązania, które mogę przenieść bezpośrednio do życia. Czyli zdefiniowanie po takiej dywergencji myślenia pojawia się definiowanie problemu, a w ślad za nim definiowanie problemu to inaczej konwergencja. To takie myślenie, które prowadzi do syntezy. To do czego doszliśmy? Dobrze, Monia, to zebraliśmy definicję kreatywności, pokazaliśmy, na ile różnych sposobów można się przywitać i tak naprawdę jaki jest problem. No problem jest taki, że ja chcę zobaczyć, jaka jest wasza płynność, giętkość i oryginalność myślenia. I żeby się przekonać, wybrałam takie ćwiczenia, bo za chwilę chcę was zaprosić na przykład na trening twórczego myślenia i muszę sobie wymyśleć i ustrukturyzować, jakiego rodzaju ćwiczenia wam w tym treningu twórczego myślenia zaprezentuję, jakie wam pokażę możliwości. I wtedy pojawia się znów dywergencja, czyli myślenie bardzo szerokie, gdzie klamrujemy rozwiązaniami nasz koncept, nasz pomysł. To mówi się o takim podwójnym diamencie. Bardzo dużo z podwójnym diamentem, bardzo duży związek, ma metoda design thinking, metoda pięcioetapowego procesu, w którym widzimy empatyzację z potrzebami użytkownika, klienta, osoby, która korzysta z naszych rozwiązań. To jest moment definiowania problemu poprzez dokładne, słuchajcie, rozpoznanie, jakie ma potrzeby użytkownik, dalej etap generowania pomysłów, tworzenia prototypów, rozwiązań i testowania. Szeroko o design thinking i wraz z przedstawionymi technikami heurystycznego myślenia, twórczego myślenia, jest mowa w tym podręczniku Design Thinking dla edukatorów, którego jestem współautorką. I ten projekt, książka, powstał w trakcie pandemii. Poprzedzony był właśnie działaniami w ramach projektu Design Thinking, czyli my naprawdę skupialiśmy się nad tym, jakie są potrzeby potencjalnego użytkownika naszej książki. I udało nam się, naprawdę uważam, że odnieśliśmy sukces, bo podręcznik otrzymał nagrodę rektor Uniwersytetu Łódzkiego roku 2022 za najlepszy podręcznik akademicki roku 2021. Wszystkie zasady pracy zespołowej zostały w niej spełnione. Wykorzystaliśmy techniki heurystyczne po to, żeby dojść do efektu finalnego, jakim jest wydanie tej książki. To, co jest jeszcze ważne, liczyło się oczywiście doświadczenie i sposób patrzenia na kreatywność, ale także to, w jaki sposób zwizualizujemy, w jaki sposób pokażemy naszym odbiorcom nie zawsze łatwe treści. I tu pojawił się pomysł rysunkowego przekazu, rysunkowej narracji. Ja mam przyjemność być autorką rysunków, które pojawiły się w tej książce, nie będąc wielkim twórcą, nie będąc grafikiem, nie będąc ilustratorem. Rysowałam tak, jak potrafię. I dobry proces kreatywny, popatrzcie, to jest taki proces, który, tak jak w każdym z tych przedstawionych wcześniej projektów, angażuje wiele osób.
proces powinien być takim multiprocesem. Jeżeli uruchamiamy emocje, to prawdopodobnie efekt będzie spektakularny. To powinien być taki proces, w którym macie możliwość dzielenia się obserwacjami i wymianą uwag. Ja często widzę samodzielnych twórców. To jest możliwe, można tworzyć samodzielnie, aczkolwiek proces twórczy powinien zadziewać się w zespole, zwłaszcza u Was, w instytucjach kultury. Powinniśmy dać sobie czas na inkubację pomysłów, co nie oznacza, że musimy go mieć natychmiast. Dzisiaj pracujemy nad projektem, dzisiaj będziemy mieli rozwiązanie. To tak nie działa. Dajemy sobie czas i w tym naszym czasie pojawia się miejsce na dywergencję i konwergencję, odkrywanie, definiowanie, czego ja tak naprawdę chcę, wymyślanie i sprawdzanie. I nawet jeśli to sprawdzanie prototypu nie wyszło według nas, nie udało się, to ja uważam, że się udało, bo jesteśmy bogatsi w wiedzę o to, co możemy jeszcze zmienić. Tu widzicie fotografię z ogromnego projektu, w którym miałam przyjemność brać udział. To jest projekt, gdzie aplikowaliśmy różne rozwiązania z południowej Europy, gdzie widzimy zaangażowanych rodziców, to są rodzice i nauczyciele, gdzie działaliśmy w takiej triadzie: trener, nauczyciel, edukator, rodzic, kiedy szukaliśmy rozwiązań, które będą sprzyjały edukacji młodego człowieka, w którą wpisany jest świat kultury i sztuki, a także nauki, najpierw chcąc zrozumieć potrzeby małego, w cudzysłowie, klienta. Innym projektem, gdzie właśnie ja patrzyłam na właśnie odbiorców adresowanych aktywności przeze mnie do nich, był projekt, który był projektem Urzędu Miasta, do którego zostałam wraz z innymi trenerami, ekspertami, mentorami zaproszona, w którym mieliśmy możliwość spotykania się w pandemii w przestrzeni online, kiedy zastanawiałam się, jakie są potrzeby współczesnego człowieka, który jest pracownikiem instytucji kultury, i diagnozując te potrzeby, szukaliśmy rozwiązań w pracy indywidualnej i w pracy, jak widzicie tutaj, grupowej, stosując różne techniki twórczego myślenia, tak jak burza mózgów, o której wspomniałam, generowanie różnych pomysłów rozwiązań, jak przyglądanie się ZWI, tak, zalety, wady interesujące z perspektywy Edwarda de Bono, zastanawianie się nad tym, co dla nas wynika z tego, że dostrzeżemy wady, luki i niedostatki danej sytuacji, zestawimy je za zaletami, tym, co nam daje, jaką siłę nas wzmacnia sytuacja, po to, żeby wyciągnąć wnioski, które będą wnioskami dla nas budującymi nas w pracy zawodowej. Tu jak widzicie, ja akurat jestem na zdjęciu już w kapeluszu Edwarda de Bono, w kapeluszu związanym z myśleniem twórczym i improwizacjami pewnych rozwiązań, i moi aktywni uczestnicy spotkań warsztatowych uśmiechnięci, co jest oznaką tego, że rzeczywiście doszliśmy do rozwiązań, które nawet przybierały postać analogii i metafory, ale to były rozwiązania szyte na miarę ich potrzeb. Kiedy patrzyliśmy z perspektywy nie tylko marzyciela, ale i realisty, i krytyka, i człowieka, którym władają różne emocje i tym emocjom trzeba się przyjrzeć. Metod, które rozwijają kreatywność, twórcze myślenie, jest bardzo dużo. Tu widzicie tylko chyba około 20 wypisanych skumulowanych w jednej kolumnie. Przyznam szczerze, że ja biegle władam około 60 metodami, 30 tak naprawdę mam takich ulubionych, 20 wdrażam rzeczywiście często w życie, a z tych 20 wybieram sobie 5 i 6, które zawsze są topowymi, i one też podlegają pewnego rodzaju przekształceniom, pewnego rodzaju ewaluacji. I teraz książki i źródła, gdzie możecie je znaleźć, zanim pokażę Wam praktyczne wykorzystanie, to Twórcze Rozwiązywanie Problemów, świetna książka Tony'ego Proctora, widzicie tutaj na okładce zapisany tytuł, bardzo dużo technik, nie wiem, czy język jest przystępny, aczkolwiek zawsze zachęcam do literatury. Książka mojego współautorstwa Design Thinking dla edukatorów, w prosty i przyjazny sposób opisane techniki. Książka profesora Krzysztofa Schmidta, Trening Kreatywności, to jest podręcznik dla pedagogów, psychologów, trenerów grupowych,
według mnie adresowany także dla Was. I zupełnie nówka Michała Jasińskiego, książka wydana przez wydawnictwo Impuls, która pojawiła się w tym roku, w której także znajdziecie techniki twórczego myślenia. Do czego potrzebne są nam te techniki twórczego myślenia? Do tego, żeby zobaczyć, przyjrzeć się procesom wewnętrznym, które zachodzą w Waszych instytucjach, wydarzeniom i projektom, programom i strategiom, przestrzeniom. To, co jest kluczowe, jak powiedziałam, to zadanie dobrego pytania problemowego, które przybliży Was do rozwiązania sytuacji problemowej, czy takiej, która będzie związana z przekazaniem informacji pomiędzy działami, czy z przekazywaniem wiedzy, czy usprawnianiem komunikacji wewnątrz instytucji, w której pracuję. Czy taka praca koncepcyjna, projektowa związana z warsztatami, promocją sztuki, czy w ogóle praca oparta na tworzeniu oferty kulturalnej, czy praca, która polega na promowaniu pewnych wydarzeń poprzez współpracę z innymi instytucjami itd. Natomiast to, co jest ważne, to to, żebyście nauczyli się i zaczęli próbować, to jest potężny trening myślenia twórczego, formułować pytania problemowe, które zaczęłyby się właśnie od takich cząstek otwartych, jak sprawić, co zrobić, w jaki sposób zbudować, dlaczego coś trzeba uczynić lepszym, co by było, gdybyśmy zaprojektowali inaczej. Czyli takie dla mnie ważne są cząstki w pytaniu problemowym typu jak, w jaki sposób, co by było, gdyby, dlaczego, a jeśli nie, to co. I tu jeszcze przykład absolutnie do wykorzystania, do rozwiązań, pojawienie się to, co Wy doskonale znacie, młodzi w instytucjach kultury, czy zarządzanie wolontariatem w projektach kulturalnych, to, co widzicie na slajdach i patrzę nerwowo na czas, czasu mam coraz mniej, a chcę Wam pokazać bardzo dużo. Spójrzcie proszę na tutaj przykład techniki metaplanu. Grupa, z którą ja... Bo z tej strony, Dorota, to dam Ci taką informację. Na ten moment tak. Zasłuchani uczestnicy, uczestniczki jeszcze nie zadali pytań, więc umówmy się, że do 13.20 na spokojnie tak. Jeszcze nam opowiadasz. Super. A ja Państwa oczywiście super. Zachęcam do pytania Moniki. Tak, tak, tak. Ja słuchajcie, jestem gadułą, a jak się zaczynam angażować, to tracę poczucie czasu, więc musicie mnie też dyscyplinować. W związku z czym pokazuję Wam taki temat, który był rzeczywiście tematem ważnym. Pracowaliśmy nad tym, w jaki sposób wprowadzić do nowej organizacji, to była organizacja Instytucja Kultury, w jaki sposób wprowadzić nowych pracowników, żeby oni czuli się zaopiekowani, żeby czuli się zauważeni, żeby czuli się po prostu ważni, tak, i pożądani w danym miejscu. I pracowałam tutaj z zespołem nad tym problemem, używając techniki metaplanu. Technika metaplan to jest taka technika, w którym poruszamy się poprzez cztery pola, stawiając sobie pytanie problemowe, tak jak widzicie, jak moglibyśmy poprawić onboarding w miejscu pracy i szukamy odpowiedzi na pytanie. Ja lubię zmieniać techniki, przekształcać, bo pracując cały czas takimi samymi technikami, też jestem zmęczona. Szukam czegoś nowego, czegoś jeszcze bardziej inspirującego. I tu pracując na papierze flipchartowym, w pierwszym obszarze szukaliśmy odpowiedzi na pytanie takie diagnostyczne, jak jest, każdy z uczestników przyklejał na posticie generowane przez siebie wypowiedzi. W drugim obszarze tworzyliśmy wizję tego, jak powinno być, czyli wizję idealną, wizję, w której każdy znajdzie swoje miejsce. I tu pracowaliśmy już zespołowo, wszyscy pochylaliśmy się nad problemem, każdy zapisywał to, co serce mu podpowiadało. W trzecim obszarze, dlaczego nie jest tak, jak być powinno, pracowaliśmy piktogramami, pracowaliśmy obrazkami, szukając odpowiedzi w kartach, które do nas przychodziły. A kiedy budowaliśmy wizję prawdziwej przyszłości, na którą mamy wpływ, używaliśmy kart metaforycznych, to są karty Dixit, które właśnie mówiliście, że znacie. Bardzo dobra technika przy pytaniu, no właśnie, jak zmotywować, pojawia się pytanie, jak zmotywować zespół do wspólnej kreatywnej pracy. Pani Karolino proponuje zastosowanie techniki metaplanu. Stawiamy pytanie, tak jak brzmi, jak zmotywować nasz zespół do kreatywnej pracy. I pochylenie się tutaj dokładnie nad taką strukturą flipową. Ja jestem do dyspozycji, jeszcze wrócę w ostatniej części naszego spotkania, to jeszcze odpowiem bardziej szczegółowo. Tu zobaczcie, to jest projekt edukacyjny Włącz Teatr i dokładna realizacja
tejże techniki, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób wprowadzać uczniów w świat teatru, w jaki sposób wprowadzać uczniów w rozumieniu konkretnego wydarzenia scenicznego realizowanego przez Teatr Pinokio. To był ten moment, kiedy zastanawialiśmy się w ogóle, w jaki sposób przedmioty codziennego użytku mogą, występujące w przedstawieniu, mogą nam ułatwić zrozumienie świata metafory. Rozwiązań było bardzo dużo, te rozwiązania rzeczywiście wypracowane z nauczycielami wprowadzaliśmy w praktykę, pokazując uczniom, też to są uczniowie liceum, szkół średnich, w jaki sposób można tymi technikami pracować w innym środowisku niż środowisko nauczycielskie, tylko środowisko uczniowskie. Jeszcze jeden, słuchajcie, aspekt, kiedy mówiłam o technice metaplanu, używając burzy mózgów, to co łączy wszystkie te techniki, to te ogólne zasady burzy mózgów, która jest nadrzędna. Tu pracujemy z poziomu, pracując techniką skojarzeń, dowolnych skojarzeń w świecie metafory, tworzyliśmy graficzne obrazy przedstawiające treści i po prawej stronie widzicie takie kółeczka wyrysowane na tablicy, one są zapełnione różnymi obrazami. To jest ćwiczenie dywergencyjne, to jest ćwiczenie mistrza Guilforda, polegające na tym, że koła zmieniały swoje znaczenie. W przedstawieniu Samograj występowało bardzo dużo takich elementów okrągłych, jak piłeczki na przykład, tak przeze mnie postrzegane, to tutaj pojawiła się ta struktura koła, która zaczynała mieć nowe znaczenie. I ta struktura z kolei pociągała nas do tego, żebyśmy tworzyli nowe obiekty o oryginalnych znaczeniach, oryginalnych treściach i żebyśmy tutaj pokazywali możliwości ludzkiego umysłu z poziomu tworzenia analogii i metafor. Czyli można także konstruować pewne rozwiązania. Inny problem, jak zwiększać zaangażowanie społeczności lokalnej w wydarzenia kulturalne, tu też jak zaangażować seniorów na przykład do tego, żeby byli aktywnymi uczestnikami realizowanych przez nas projektów, wprowadzona strategia design thinking, która rzeczywiście w oparciu o wywiady przeprowadzone z uczestnikami samego projektu dawały szereg różnych pomysłów do tego, żebyśmy tworzyli przestrzeń nie na wzór i podobieństwo naszych wyobrażeń, tylko dokładnie potrzeb środowiska lokalnego. Inny przykład, kiedy to jest projekt, który prowadziłam ze studentami grafiki na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, bo tam właśnie jestem też trenerem, wykładowcą, edukatorem zewnętrznym. To jest taka sytuacja, kiedy studenci szukali odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób adoptować przestrzeń uczelni, żeby stała się popandemicznie, żeby stała się atrakcyjna zarówno dla wykładowców, jak i studentów, a nawet mieszkańców środowiska lokalnego. Powstały przepiękne pomysły, przepiękne rozwiązania, które powoli adoptowane są, mam taką nadzieję, adoptowane są w życie, bo też obserwuję, w jaki sposób przekształca się akademia. Inne pytanie, inny projekt, jak zdobyć źródła dofinansowania na działalność artystyczną? Oczywiście możemy korzystać z technik, które wcześniej wymieniłam, czy z technik, które wcześniej wspomniałam, ale możemy też wprowadzać nowe rozwiązania, jak technika burzy mózgów 6-3-5 i tu widzicie praktyczne rozwiązanie, dla mnie jedna z najbardziej efektywnych technik, kiedy chcę wyciszyć grupę, uspokoić ich gadulstwo, bo to jest cudowny moment, kiedy grupy są rzeczywiście bardzo aktywne, ale czasami się rozgadują tak mocno, że zapominają o problemie, o wyzwaniu, nad którym pracują. I tu chodzi o to, że do sytuacji problemowej, wyzwaniowej zaangażowany jest zespół składający się z 6 osób. Jeżeli nie mamy 6 osób, tak jak widzicie na fotografii jest 5 pań, to wtedy przekształcamy technikę z 6-3-5 na 5-3-5 i też będzie ok. I każda z osób generuje 3 odpowiedzi na postawiony, zapisany problem, na postawione pytanie problemowe i po wpisaniu 3 różnych odpowiedzi, czyli jak widzimy tutaj jest 5 pań pracujących aktywnie, generuje 15 różnych rozwiązań. Jak 15 przemnożymy przez 5, to już widzimy, ile powstaje różnorodnych pomysłów, najlepiej w ciągu 5 minut.
Warunek ćwiczenia jest taki, że osoby powinny pisać wyraźnie, żebyśmy mogli je odczytać, a to jest trudne, dlatego moja praktyka pokazuje, że jesteśmy w stanie się na spokojnie zmieścić w 7-8 minutach. Inna sytuacja, kiedy dalej pracujemy tą techniką 6-3-5, czy techniką skojarzeniową, czy swobodnej murzy mózgów, to jest rozwiązanie, odpowiedź na problem, który został postawiony przed uczniami szkół podstawowych, taki projekt, który dotyczył pokazania względności norm i stereotypów kulturowych, który zachęcał do refleksji takiego samodzielnego budowania światopoglądu, który uwzględnia ideę równości. Co jest fajnego w byciu dziewczyną, co jest fajnego w byciu chłopakiem i tak dalej. Kiedy widzimy, że uczniowie z wycinków gazet za pomocą techniki burzy mózgów i indywidualnej burzy mózgów, bo to jest to swobodne, samodzielne zapisywanie swoich rozwiązań i szukanie własnych odpowiedzi w czasopismach, w prasie kolorowej i nie tylko, szukanie odpowiedzi na pytanie i później pokazywanie, eksportowanie ich na tablicę ścienną. Mapowanie myśli jako kolejna technika, chcę Wam pokazać jak najwięcej, która pięknie przekłada się na takie zdarzenia, które związane są z organizacją wystaw, które miałyby przyciągnąć pokolenia alfa czy pokolenie zetek, tych pokoleń, które wchodzą na rynek, kiedy dobrze jest zastanowić się nad tym, co już było i nie rezygnować z tego, co było, tylko poszukać następnych, nowych rozwiązań. I tu mamy znowuż zespoły, które pracują nad rozwijaniem kompetencji kluczowych, tych, które są uniwersalne na rynku pracy i kiedy faktycznie potrzebne było odejście od tego, co było do tej pory, z szacunkiem oczywiście dla sprawdzonych metod i narzędzi i pochylenie się, wypracowanie za pomocą sieciowania skojarzeń, łączenia tych nieoczywistych kropek, tworzenia map myśli, które dla mnie opisane są przez największy autorytet, Tony'ego Buzana w książce, którą widzicie, mapy twoich myśli. Cieszę się, że materiał będzie później udostępniony i będziemy mogli do nich wrócić. Jest też technika Scamper, ostatnia, którą chcę Wam pokazać, o której chcę Wam tylko powiedzieć. To jest technika, która porwała kiedyś moje serce, najbardziej przeze mnie trudna w zrozumieniu, długo musiałam pracować, żeby poczuć biegłość i łatwość, ale ona przynosi niesamowite zyski. To jest technika, która pomaga spojrzeć na rozwiązanie, na ideę, na przestrzeń, w której jesteśmy w zupełnie nowy sposób. Bywa, że odwracając go do góry nogami. I problem, nad którym ja się zastanawiałam i widziałam, że często jest właśnie adoptowana do takich rozwiązań, to wykorzystanie przestrzeni na inne cele, które miałyby przynosić nowe dochody, nowe zyski. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy zastanawiacie się nad tym, jak pozyskać dodatkowe środki finansowe. Na czym ona polega? Ona polega na zrozumieniu takich podstawowych pojęć i zastosowaniu, wpatrzeniu na jakiś problem, jak coś czymś zastąpić, jak coś z czymś połączyć, co mogę zaczerpnąć, zapożyczyć z innego rozwiązania, to refleksja nad tym, co mogę zwiększyć albo co mogę zmniejszyć, jakie mogę znaleźć nowe zastosowania, z czego mogę zrezygnować, co mogę odrzucić, bo jest mi to niepotrzebne. I tak jak dziecko, kiedy nie uda się jakaś budowla, jakaś konstrukcja, kiedy mam ochotę zburzyć, to burzę i buduję coś zupełnie na nowo. Albo jak monetę, obracam na drugą stronę i widzę nowe, zupełnie rozwiązanie. I przykład, który nie jest moim rozwiązaniem, ale zobaczcie, firma McDonald's, tak, która ubrała w te ciepłe, ogrzewające stroje własne budynki, faktycznie namacalny świat nowej kreacji, na co zwróciła cała Polska uwagę, czy konstrukcja, która powstała w Teatrze Pinokio do przedstawienia obwoźnego, które to miała być konstrukcja sceniczna, która miała mieć za zadanie zmieniać swoją formę, zmieniać swój kształt, zmieniać swoje zastosowanie, poddając się ruchom scenicznym aktorów, współgrając razem z nimi i z dynamiką przedstawienia, kiedy to właśnie aktorzy wypracowywali wspólnie obiekt, który będzie
tak współpracował mocno z ich ciałami i narracją przedstawienia. W wielkim skrócie na slajdzie widzicie jeszcze rozpisane pytania do poszczególnych operacji techniki Scamper. Myślę, że będzie można do tych pytań jeszcze wrócić, bo często grupy, z którymi pracuję, potrzebują bardzo konkretnych wskaźników i podpowiedzi, jak zadać pytanie, żeby dostrzec jak najwięcej możliwości. I o ile jestem orędowniczką pytań otwartych i uważam, że to one pobudzają naszą dywergencję, tu widzicie, że są również pytania rozpoczynające się od cząstki czy, która nie jest złą cząstką, dlatego że stanowi składową techniki, która ma swojego autora, twórcę techniki sprawdzalnej. I to będziecie widzieli w prezentacjach, natomiast to, co dla mnie jest ważne, to chcę Wam pokazać z mojego doświadczenia, jak wykorzystywałam technikę. Widzę, że jeszcze mam minutę, to jest dla mnie istotne, dlatego przepraszam. Ale popatrzcie, zastępowanie odnośnie muzeów, pracy z muzeami, jak zastąpić tradycyjne przewodniki papierowe aplikacjami mobilnymi w teatrach, jak zastąpić tradycyjne bilety tymi cyfrowymi, co można ze sobą połączyć, jak połączyć wystawy z warsztatami artystycznymi, w jaki sposób połączyć tradycyjne zasoby biblioteczne z nowymi przestrzeniami, w których będziemy może mieli dostęp do książek, ale przy realizacji, ale będziemy dostrzegać inne możliwości realizacji różnych celów. Dostosowanie, czyli mam na myśli tutaj takie sytuacje, w których adaptujemy ekspozycję w celu uwzględnienia najnowszych odkryć, kiedy bardzo często pojawia się przearanżowanie przestrzeni, że to, co jest najnowsze, znajduje się na samym końcu danej wystawy, a tutaj były działania podjęte takie, że to, co najnowsze, znajdowało się na samym wejściu. Modyfikacja, czyli cały czas w podążaniu za duchem zmiany, w podążaniu za tym, co narzuca nam zewnętrzny świat. Wiemy, że jest niepewność, brak stałości, silna dynamika. Tutaj myślimy o takich projektach, które będą optymalnymi rozwiązaniami na nasze tu i za chwilę to przyszłe teraz. I to, co dla mnie jest jeszcze, tak jak widzicie tutaj, ważne, wykorzystywanie w innych celach, to jest adoptowanie przestrzeni, które do tej pory były w miejscach, w których pracujemy, niewykorzystywane, które bardzo często jest połączone z odwróceniem sytuacji patrzenia na nasze, no właśnie, zmiana sposobu naszego myślenia, tak? Czy ja zawsze muszę myśleć z tej pozycji, w której jestem? Jak spojrzałby na to rozwiązanie, na przykład dozorca? Jak spojrzałoby na to rozwiązanie dziecko? Jak spojrzałby na to rozwiązanie niedźwiedź, tak? Albo jak spojrzałby ptak? Absolutne wejście w buty kogoś czy czegoś innego, odwrócenie problemu na drugą stronę. Jejciuś, 13:22. Kochani, ja nie znikam, ja jestem dostępna teraz do tego, abyście zadawali pytania, na które mogę odpowiedzieć, na które chciałabym odpowiedzieć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, które wymagają większej eksploracji, jak widzicie, jestem absolutną fanką po prostu swojej pracy, to może być zgubne, ale uwierzcie mi, że jak ktoś się wkręci w techniki twórczego myślenia, to rzeczywiście może się poczuć w nich w którymś momencie jak ryba w wodzie, bo widzi piękne rozwiązania. Picasso mówił, że inspiracja istnieje, ale musi zastać cię przy pracy, więc ja chciałabym, żebyście zadawali teraz pytania, które będę mogła przełożyć jeszcze bardziej na waszą praktykę. Pani Moniko, dziękujemy za brawurowe wystąpienie. Naprawdę zawierało mnóstwo informacji. Mamy dwa pytania, więc ja jestem tutaj cały czas. I zapraszam do odpowiedzi. Jeśli pojawią się nowe, do czego zachęcam, to też dodam je do naszej listy. Okej. I teraz słuchajcie, co powinnam zrobić, żeby zobaczyć. Już rozpoczynam. Dobra, mamy to. Pięknie, więc widzę pytanie, które zadała pani Karolina. Pani Karolino, to jest temat, to jest wyzwanie dla wielu zespołów. Jak zmotywować zespół do wspólnej kreatywnej pracy? No wiadomo, że to jest wielkie szkolenie z motywacji w ogóle, z motywacji wewnętrznej, zewnętrznej. Natomiast tu, tak jak powiedziałam, zaangażowałabym zespół do tego, żeby w przyjaznych warunkach, nie wiem, czy w plenerowych, czy nieplenerowych, ale myślę, że wyprowadziłabym z przestrzeni, w której pracujecie na co dzień, taki zespół, żeby pochylić się metodą metaplanu nad tym,
uświadomieniem sobie, co tak naprawdę dla nas jest ważne i czego my byśmy wszyscy chcieli od miejsca, w którym jesteśmy, od nas samych, od miejsca, w którym jesteśmy, od nas samych. Można wziąć papier flipchartowy i pracować na takiej dużej płaszczyźnie. Można bawić się kartami Dixit, można bawić się innymi kartami, karty gry na emocjach, karty gry słów, one są jak najbardziej okej. Ale można bawić się zwykłymi post-itami bądź zapisywać swoje wypowiedzi na flipie. Proszę mi uwierzyć, że jeśli grupa wypracuje możliwości motywacji siebie samych do wspólnej pracy zespołowej, to może pojawić się, to naprawdę mogą pojawić się cudowne rozwiązania, które nawet będą miały formę kreatywnych rytuałów. Zresztą jest taka książka, Kreatywne Rytuały. Ojej, i teraz nie widzę, nie pamiętam tytułu, natomiast Kreatywne Rytuały w miejscu pracy. Nie wiem, kto jest autorem tej książki, ale po wydarzeniu możemy się skontaktować na Messengerze i ja sprawdzę szybciutko tytuł, więc zachęcam. Drugie pytanie pani Anety, jeśli nie mamy doświadczenia w stosowaniu technik, skąd wiedzieć, że w danym problemie ta czy inna metoda sprawdzi się najlepiej? Rozumiem pytanie, zawsze można wrócić do prezentacji i spojrzeć na te techniki, które zostały wymienione i zastanowić się, do której techniki jest mi najbliżej, która technika najbardziej do mnie przemawia, czy będzie to zwykła burza mózgów, czy będzie to ta tabelaryczna burza mózgów 6-3-5. To będą dobre techniki, kiedy zbierzemy taką pulę różnych pomysłów, a potem każdy zaznaczy jeden pomysł bądź trzy, który najbardziej odpowiada na wyzwanie, który jest odpowiedzią na wyzwanie projektowe, na przedsięwzięcie. A jeśli nie, to proszę zadzwonić do mnie i ja na pewno podam odpowiedź, udzielę wskazówek. Ja jestem do Waszej dyspozycji, naprawdę nie znikam. Mówcie tylko, z jakiego webinaru się znamy i to będzie proste. Natomiast zaczynałabym od prostych rzeczy, prostych technik i jeśli one zagrają z Panią, zagrają z Wami, to je bym stosowała w praktyce. O właśnie, jest jeszcze taka piękna uwaga i pytanie. Dziękuję za możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji. Mam tylko jedną uwagę, bo niektórych określeń nie rozumiem. Czym na przykład różni się ciekawość pytajna od zwykłego zaciekawiania, albo co to takiego edukacja ku mądrości? Czy edukacja może nie prowadzić do mądrości? I tu, kochani, mamy już temat na następne webinarium, bo temat rzeka. No właśnie, to jest tak, że ja nie mam tyle przestrzeni, ile mogłabym poruszyć. Ciekawość poznawcza połączona jest z procesami poznawczymi, takimi jak pamięć, uwaga, spostrzeganie, spostrzeżenia, wyobraźnia i wyobrażenia. I w naturalnym, dobrze idącym procesie twórczego myślenia i w ogóle myślenia, wszystkie te operacje powinny być ze sobą połączone i współgrające. Czyli zadaniem naszym, jako instruktorów, edukatorów, trenerów czy nauczycieli, byłoby formułowanie, tworzenie takich ćwiczeń, które uruchamiałyby wszystkie procesy poznawcze. Ale myślenie twórcze wymaga czegoś więcej. Myślenie twórcze to jest takie wspinanie się, to taki trening twórczości. To jest trenowanie mięśnia tego myślowego. Kiedy wychodzimy z poziomu dedukcji, wnioskowania, czyli wnioskowania na podstawie pełnego i niepełnego zbioru przesłanek, potem wchodzimy tak jakby po drabinie, trochę wyżej, na inny pułap i tym pułapem będzie tutaj budowanie skojarzeń, które też idzie dosyć płynnie, idzie dosyć gładko. Dzieci mają naturalną skłonność bycia ciekawym, zaciekawionym, skłonność do zadawania pytań. Potem to się zmienia, to właśnie nasza rozwojówka i działania edukacyjne, które narzucają pewien kierunek zmian. Nie dyskutuję, czy trafny, czy nie, bo to duży temat, ale po dedukcji i po skojarzeniach wchodzimy na poziom abstrahowania i transformowania. I to są bardzo złożone operacje, które bliskie są dziecięcej filozofii, dziecięcemu filozofowaniu, nawet nie dziecięcemu, ale jakbyśmy startowali z tego niskiego, w cudzysłowie, pułapu, to jest ta umiejętność bycia zaciekawionym i zadawania pytań poprzez
transformowanie rzeczywistości i odkrywanie czegoś nowego. Bo to też jest mądrość. To jest ta mądrość, umiejętność dostrzeżenia pewnych brak, luk, niedostatków, zbudowania takiego pytania, które pchnie innych do poszukiwania rozwiązań, do tworzenia innowacji, wynalazków, przedsięwzięć, których wcześniej nie było. Na temat mądrości człowieka pisał bardzo dużo Sternberg. Edukacja ku mądrości. Jest też książka, która była promowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, która była tworzona przez Elżbietę Płóciennik i współtworzona razem przez profesora Schmidta i Elżbietę Płóciennik, pracowników Uniwersytetu Łódzkiego. Ja zachęcam, zajrzyjcie koniecznie, wejdźcie na stronę Uniwersytetu Łódzkiego i z pewnością zobaczycie w zakładce Pedagogika, Psychologia, zobaczycie te publikacje. Zachęcam, żeby tam wejść, czy też książki pani profesor Aldony Pobojewskiej, która mówi o filozofowaniu przez pryzmat edukacji ku mądrości. To są duże tematy, nie da się tak szybciutko odpowiedzieć na to pytanie, natomiast każde działanie poprzez heurystykę twórczą uruchamia nasze myślenie, które, jak twierdzą nawet dzieci, z którymi współpracuję jako trener, które mówią o tym, że pani Moniko, ale to myślenie twórcze to jest trudne, to boli, to jesteśmy zmęczeni, to jest wymagające. Słuchajcie, tak, bo to jest, no właśnie, ktoś pisze dociekania filozoficzne, dokładnie tak, pani Maju, ja się z tym zgadzam. To jest, słuchajcie, eksplorowanie pewnego środowiska, bardzo bogatego, a im bardziej mamy twórcze dzieciaki, twórcze grupy, chłonne, miękkie, takie swobodne w generowaniu rozwiązań, tym coraz bardziej ciekawsze pojawiają się pytania. A kluczem do dobrych projektów jest dobrze postawione pytanie problemowe. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, ale starałam się bardzo. Pani Moniko, serdecznie dziękujemy. To było bardzo rozwijające i bardzo wzmocniła pani też swój przekaz swoim własnym zaangażowaniem w ten przekaz. Dziękuję. No, taka była moja idea, zainspirować was, pokazać, wiecie, to jest, Boże, temat myślenia twórczego jest głęboki, jest szalenie głęboki i wielokierunkowy, w związku z czym dzisiaj tylko, wiecie, uderzenie w strunę i uruchomienie pewnego rodzaju zapalnika. A co wy z tym zrobicie, zależy już tylko od was. Ja nie znikam, jestem do dyspozycji, wiadomo, jak się ze mną kontaktować, a jeśli nie wiecie jak, to zawsze przez Narodowe Centrum Kultury, to z pewnością będzie to możliwe. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Gdybyśmy mieli tutaj 5 godzin, to też mogłoby być za mało. To z pewnością. Bardzo miłe słowa spływają na czacie. My państwa też prosimy, skorzystajcie z tego linku, który pojawił się parokrotnie, pod którym do linkiem też właśnie specjalnie można zostawić swoją opinię, swoje wrażenia o dzisiejszym webinarium. Dzięki temu to pozwala też kształtować program webinariów Kadry Kultury w taki fajny sposób i odpowiadać na państwa potrzeby. Pani Moniko, dziękujemy. Państwu życzymy serdecznie, bardzo cieplutko, dobrego dnia i ciekawych możliwości rozwijania swojej kreatywności. Trzymamy kciuki. Dziękuję państwu bardzo. Wyłączam głos i za chwilę zamknę nasz pokój. Do zobaczenia. Cześć.